komentarz po stronie polskiej. Dziękuję panią Ortera za kuchnię i pożycie wszystkim. Dekoruję pana za długoletnie życie małżeńskie. Dostojni biblioteci, 50 lat temu przysięgaliście sobie wierność i nieskończoną miłość. Za tak piękne dotrzymane zobowiązanie dziś składam serdeczne gratulacje i życzę wszystkiego, co tylko miłe na świecie, wszystkiego, co tylko pomyśleć wróży. Niech się w jedno ogniwo splecie i będzie szczęściem życia podróży. Oto ten zegar wybijał dla państwa naprawdę piękne chwile w państwa życiu. Państwa, to może teraz tutaj na pani coś piękniejszego. Bardzo proszę. I tutaj również to samo. Oby ten zegar dla państwa były piękne chwile dla państwa. Jaka jest recepta na taki piękny, długi związek? No myślę, że kompromis przede wszystkim. No i wybaczać sobie. Wiadomo, że każdy ma swoje zagrania, nerwy, ale to tylko kompromis. Po prostu zgoda. No co tam więcej? Miłość. No i zrozumienie. 50 lat to jest długi okres czasu. Jaki jest stan rodzinny po tych 5 dekadach? O, stan rodzinny. Mamy 2 synów, mamy 5 wnuków, ale są już wnukowie przybrani, bo jeszcze 2 u wnuczki i u wnuka, małżeństwa już są. Mamy 1 prawnuka, który będzie miał w kwietniu roczek. Także jesteśmy szczęśliwymi rodzicami, dziadkami i pradziadkami. Dzieci mamy 4. No i wnuków 8. To razem 4 wnuków i 4 wnusie. Do czego życzyć? O, życzyć nam przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest kiepskie, także bardzo pragniemy tylko zdrowia. No i zgody, miłości, zaufania przede wszystkim, szacunku. Tego sobie życzymy. Trzeba wytrzymać, no bo to nigdy jest droga nieuścielana różami. Ale różnie to i kolce też są, więc trzeba to wszystko przetrwać, żeby po prostu było jak się należy. Najważniejsze właśnie zdrowie i miłość i zrozumienie. Jedno drugiego, żeby zrozumiało, to już będzie wszystko w porządku. Czego państwu mogę życzyć na te kolejne 50 lat? No przede wszystkim zdrowia. 100 lat, niechaj żyją nam. 100 lat, niechaj żyją nam. Niech żyją nam, niech żyją nam, zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyją nam.